Dzień dobry. Na początku chcę Państwu powiedzieć, że nie jestem normalny. Z prezentacją mieliśmy problemy. Wtedy jeszcze tego nie byłem świadomy. Dowiedziałem się w zerówce, Dzień Babci. Mieliśmy przygotować laurki. Wszyscy tworzyli jedną lub dwie, a ja 9. Bo oprócz mamy i mamy taty były jeszcze te wszystkie babcie ze zboru. Na języku polskim nie uczyłem się Bogu Rodzicy, na muzyce nie śpiewałem kolęd. Podczas apelu, kiedy był hymn, to nie wstawałem. A najgorsze były urodziny i imieniny, bo co chwilę ktoś obchodził i szedł klasą z torbą pełną cukierków. I przez 8 lat szkoły podstawowej nigdy się tym cukierkiem nie poczęstowałem. Nigdy też nie częstowałem innych, nigdy nie zaśpiewałem 100 lat. Urodziłem się w rodzinie Świadków Jehowy. Chrzest przyjąłem w wieku 14 lat na stadionie miejskim w Wałbrzychu. Chciałem Państwu pokazać, o właśnie, to niewyraźne zdjęcie. W liceum szybko zostałem fanatykiem. Rzuciłem liceum dzienne i przeniosłem się do zaocznego. Zostałem pierwszym w mieście pionierem stałym, czyli kimś, kto poświęca 90 godzin dziennie na głoszenie, na nauczanie, na nawracanie. Chciałem opowiedzieć ludziom o królestwie, o zbawieniu, ostrzec ich przed końcem świata, ostrzec przed Armagedonem, ale tak naprawdę myślę, że chciałem, żeby Bóg mnie kochał, żeby uleczył moje grzeszne serce, żeby wyjął cierń z mojego ciała. Świadkowie Jehowy, tak jak wyznawcy wszystkich religii, żyją wewnątrz własnego słownika. I tak prawda, to religia i sposób życia. Można być i żyć w prawdzie albo poza prawdą. Poza prawdą, czyli w świecie. Światem rządzi szatan. Świat to również jego mieszkańcy, czyli światusy, tak niektórzy w kuluarach mówią o tych, którzy są poza zborem, poza spotykaniem się na zebraniach, poza braćmi i siostrami. Wykluczeni, odstępcy to są ci, którym nie mówi się dzień dobry. Można odejść i wtedy zostać wykluczonym, albo zostać wykluczonym wskutek popełnienia grzechu, na przykład palenia papierosów albo seksu pozamałżeńskiego, przedmałżeńskiego. Nie mówi się im dzień dobry w sensie dosłownym. Literatura to są publikacje Świadków Jehowy. Tak Świadkowie Jehowy nazywają swoje publikacje i należy tą literaturę czytać, a nie taką, którą na przykład napisali byli Świadkowie Jehowy. Owoc to comiesięczne sprawozdanie, które składają głosiciele i głosicielki na karteczkach, zdają taki raport ze swojego zaangażowania, z ilości rozpowszechnionych czasopism, czyli służby polowej. Ośrodki pionierskie spędzałem zazwyczaj, wakacje spędzałem zazwyczaj na ośrodkach pionierskich. To są takie dwutygodniowe wyjazdy na tereny wiejskie albo tam, gdzie jest niewielu Świadków Jehowy. Na jednym z nich poznałem Gaję, rudowłosą nauczycielkę angielskiego i zakochaliśmy się w sobie. Gaja miała być mamą moich dzieci. Miała mnie też zbawić. Też miała mi pomóc wyjąć cierń z mojego ciała. Ale nie dotrwaliśmy. Co ty nam każesz znosić? To jest pytanie, które Gaja zadała w noc naszego rozstania. Przecięła sobie rękę wtedy, kiedy kapała krwią na podłogę, to powtarzała to pytanie. I zapisałem je sobie nie tylko dlatego, że powtórzyła je kilka razy, ale dlatego, że była w tym jakaś rozpacz. Dla mnie też prawda. Pytanie podmiotu, jakim jest człowiek, do podmiotu, jakim jest Bóg. Później w swojej pracy dziennikarskiej słyszałem to pytanie wiele razy, ale w różnej formie. Zadawali je ci, którzy uciekali przed wojną, uchodźcy. Pytali o to ofiary przemocy seksualnej, pytali ludzie w traumie, ci, którzy doświadczali żałoby. Oni pytali na przykład, gdzie jesteś, Boże, albo dlaczego ja, albo dlaczego mi to robisz, jak długo jeszcze. I kiedy odszedłem z religii Świadków Jehowy, odszedłem z takim przekonaniem, że gdzieś istnieje prawda albo prawdziwa religia. I spędziłem wiele lat przechodząc przez religię rzymskokatolicką, fascynując się buddyzmem, medytacją. Przeżywałem niezwykłe wzruszenie przy ścianie płaczu w Jerozolimie. Chodziłem do kościołów protestanckich, do tych, którzy nakładają ręce, leczą energią, do tych, którzy mówią językami. Prawdziwej religii nie znalazłem, ale zrozumiałem, że wyznawca jest konstruowany we wszystkich religiach w bardzo podobny sposób. Jest grzech z jednej strony, a z drugiej strony zbawienie. Grzech nie istnieje, istnieje tylko wiara w grzech. To nie znaczy, że nie istnieją zbrodniarze i zbrodnie, ale nie wystarczy się wyspowiadać i okazać skruchę, żeby zmazać zbrodnie. Wystarczy się wyspowiadać i okazać skruchę, żeby zmazać grzech. I w ten sposób religia często
przenosi odpowiedzialność z teraźniejszości na przyszłość, na zbawienie. Grzech w różnych religiach jest różnie określany. Hinduiści powiedzą maja, czyli iluzja, śnienie, utopia. Buddyści powiedzą dukha, czyli cierpienie, niedola, ból, krąg cierpienia, z którego można się wyzwolić. Religie chrześcijańskie będą mówiły o upadku. Grzech pierwotnie znaczył chybianie celu. Zbawienie po drugiej stronie, czyli raj, życie wieczne na ziemi dla świadków Jehowy, niebo dla katolików, wyzwolenie z kręgu cierpienia dla buddystów, albo oświecenie, nibbana, nirwana, czy bardzo popularne ostatnio przebudzenie. Spędziłem 3 lata w tak zwanych kręgach non-dualistycznych. To są ludzie, którzy porzucili religię, nie wierzą w Boga osobowego, ale wierzą w to, że jesteśmy wszyscy miłością, że jesteśmy jednością, że wszyscy jesteśmy połączeni, ale zapomnieliśmy o tym, ponieważ śpimy i czekamy na przebudzenie. Wyznawca jest konstruowany również z lęku, który jest zawsze opowieścią o przeszłości i z nadziei, która jest zawsze opowieścią o przyszłości. Lęk przed szatanem, przed zagrożeniem, przed innymi, nadzieja na to, że będę już pełny, doskonały, że będę miał miłość, szczęście, że zostanę zbawiony, uzdrowiony. A pomiędzy lękiem i nadzieją wyznawcy przechadzają się po takim moście z poczucia wyższości. Nie wszyscy, ale większość z nich przejawia poczucie wyższości. Rzadko ono przybiera jawne i agresywne formy, takie, które znamy z inkwizycji chrześcijańskiej, takie, które ma w sobie Ku Klux Klan, albo terroryści z ISIS. Te 3 grupy, które wymieniłem, wszystkie w imię Boga próbują albo próbowały naprawiać świat. Poczucie wyższości wyznawcy zazwyczaj jest dużo subtelniejsze. Nazywam je pseudotroską albo pseudozrozumieniem. Znamy je chociażby z zachowań kolonizatorów, którzy przyjechali do Afryki. Współcześni wyznawcy mają zazwyczaj poczucie wyższości, które oznacza pochylanie się z pełną wyższości troską nad innym, po to, żeby mu pomóc, żeby go ocalić, żeby go zbawić. Wracam do osobistej historii. Kiedy odszedłem z religii, postanowiłem urządzić imprezę urodzinową. Pierwsze urodziny trwały 3 dni i 2 noce. I piliśmy, paliliśmy, zażywaliśmy substancje tak zwane psychoaktywne. Wtedy też powstał ten napis na ścianie w moim mieszkaniu studenckim długopisem. I przez kilka lat miałem takie poczucie, że właśnie skończyłem imprezę, ale ona trwa. Ale w pewnym momencie zmęczony, znużony używkami, zmęczony poszukiwaniem Boga, poszukiwaniem miłości, zmęczony fałszem, postanowiłem popełnić samobójstwo. I odratowany zwróciłem się w kierunku psychologii. I gdyby nie mądrzy i profesjonalni psychoterapeuci, to prawdopodobnie by mnie nie było. Ale gdyby nie narcystyczni i nieprofesjonalni terapeuci, myślę, że oszczędziłbym sobie wielu lat życia na gonitwę za iluzją, za utopią, za idealnymi rodzicami. 7 lat pracowałem w pracowni psychologicznej. Skończyłem szereg szkół z zakresu psychoterapii, psychologii. W końcu zdobyłem 2 stopień rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przyznawanego trenerom treningu interpersonalnego. I wtedy dotarło do mnie, że zamieniłem 1 religię na 2, tylko teraz ta się nazywa psychologią. I chcę opowiedzieć o wierze w psychologię, a nie o świadomym korzystaniu z psychologii, które wciąż uważam za cenne. I wciąż w telefonie mam namiary na takich psychoterapeutów, których polecam, ale ta lista jest bardzo krótka. Efekt Rosenthala, czyli efekt oczekiwań osoby, która prowadzi eksperyment. Zaraz powiem, na czym on polega. Ale można mieć, osoba, która mierzy na przykład prędkość światła albo waży słonia, może mieć różne oczekiwania na temat wyniku, ale jej oczekiwania w żaden sposób w naukach ścisłych nie wpłyną na efekt. Na Uniwersytecie w Virginii od 2011 roku odtwarzane są badania naukowe z dziedziny psychologii. I powtórzono 100 badań, takich, które były opisane w psychologicznej, fachowej literaturze i w 60 przypadkach otrzymano inny rezultat od pierwotnego. Ogromna rozbieżność. Skąd ona wynika? Hipotezy są takie, że może grupa była źle dobrana, zbyt mała grupa, ale okazuje się, że w badaniach psychologicznych szereg badaczy nie opublikowała wyników, które nie były zgodne z ich tezą, ale co najważniejsze, o czym mówi efekt Rosenthala, że kluczowe były nastroje, emocje i oczekiwania osoby, która prowadziła eksperyment i to wpływało na wynik. I skoro do takiej rozbieżności dochodzi w badaniach naukowych psychologicznych, proszę pomyśleć, do czego może dochodzić w zaciszu gabinetów psychoterapeutycznych. To jest zdjęcie ze słynnego eksperymentu więziennego. Philip Zimbardo w 1971 roku podzielił grupę na strażników i więźniów. Doszło do eskalacji agresji. Eksperyment przerwano. Zimbardo dzięki niemu stał się sławny na całym świecie. Eksperyment trafił praktycznie do wszystkich podręczników psychologii, ale niewiele osób zwraca uwagę na to, kto wziął udział w eksperymencie. To były 24 osoby. Wszystkie były studentami. Wszystkie te osoby pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie miały biały kolor skóry i wszyscy byli mężczyznami. W słynnym eksperymencie Zimbardo nie wzięła udział ani jedna kobieta i nikt z innym niż biały kolor skóry.
I na podstawie tego eksperymentu wysnuto szereg prawd, opowieści na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie, na temat ukrytego w nas potencjału do bycia zbrodniarzem czy bohaterem. Eksperyment Zimbardo jest opowieścią o 24 białych studentach ze Stanów Zjednoczonych i niczym więcej. Po lewej stronie widzicie Państwo Kongres Świadków Jehowy, byłem na takich wielokrotnie, i wyznawców. Po prawej stronie Tony Robbins, współczesny doradca amerykański życiowy i jego wyznawcy. Ciężko dopatrzyć się wielu różnic. Tu i tu są wyznawcy, tu i tu jest nadzieja, tu i tu jest opowieść o zbawieniu, tu i tu jest głoszona prawda, tu i tu jest droga, która prowadzi do tejże prawdy, sukcesu czy zbawienia. Ja. Psychologia często zaprasza do liturgii w komunikacie ja. Ja jest ważne, bo ja się złości, ja się smuci, ja się boi, ja przeżywa, ja wyraża, ale ja przede wszystkim cierpi. Cierpiące ja bywa bardzo odgrodzone od reszty świata, od relacji, od rzeczywistości. To najbardziej egotyczna emocja, smutek i cierpienie. Można się w nim rozsiąść i zapomnieć, że obok nas żyją prawdziwi i realni ludzie. W Polsce wyrzucamy rocznie 9 milionów ton żywności. Robi to 40% z nas. W Europie wyrzucamy do 30% jedzenia, a w Stanach Zjednoczonych nawet do 40%. Tymczasem po drugiej stronie żyją 2 miliardy ludzi niedożywionych, a 800 milionów ludzi głoduje. Mieszkańcy subsaharyjskiej części Afryki poświęcają 40 miliardów godzin rocznie na noszenie wody. 40 miliardów godzin to jest tyle, ile łącznie wszystkie osoby pracujące we Francji poświęcają na swoją pracę zawodową. Proszę pomyśleć o efektach, o tym, jak różna jest jakość życia jednej i drugiej grupy. Ci we Francji, którzy wracają, czy w Polsce z pracy, biorą prysznic, wypijają szklankę wody, kupują sobie wakacje w Afryce, opłacają swoją terapię, i ci, którzy ten czas życia poświęcili na to, żeby napić się wody, przy odrobinie szczęścia umyć. Cierpienie nie uszlachetnia. Gdyby uszlachetniało, to w Polsce bylibyśmy coraz piękniejszymi ludźmi, świat byłby też coraz piękniejszy. Magdalena Tuli, pisarka, mówi, że to, co uszlachetnia, to wstawanie, podnoszenie się. Myślę też, że to, co uszlachetnia, to piękno. Nie ozdabianie siebie, ciała, samochodu, nie ozdabianie swojej osobowości nową umiejętnością asertywną, ale takie piękno, które prowadzi w konsekwencji do dobra, czyli do współodczuwania z innymi. Psychologia ma dla swojego pacjenta, klienta jeden przekaz. Cierpisz, potrzebujesz pomocy, gdy wszystko wyznasz, będziesz uzdrowiony, doskonal się cały czas. Religia ma podobny przekaz. Grzeszysz, potrzebujesz pomocy, gdy wszystko wyznasz, Bóg ci wybaczy, jesteś na drodze do doskonałości, zbawienia. W ten sposób zmienił się słownik, ale struktura jest ta sama. Grzeszysz, z przeszłości zmieniamy na cierpisz. Zbawienie zmieniamy na sukces. A gdzieś po środku, w teraźniejszości, jesteśmy my. Niedoskonali, wybrakowani, niewyjątkowi, ale zupełnie wystarczający, bo autentyczni. Opowiadałem o cierniu w ciele, który chciałem wyjąć przy pomocy Boga, później przy pomocy Gai. O miłości będzie krótko, bo pozbawiony wiary w psychologię i wiary w religię wciąż się jej uczę. Jak miałem 19 lat, odważyłem się komuś opowiedzieć o tym cierniu, ale nie odważyłem się otworzyć ust. Na małej karteczce papieru napisałem „jestem gejem” i dałem do przeczytania mojej przyjaciółce, Ewelinie. Większą część swojego życia spędziłem na tym, żeby pozbyć się homoseksualnej części mnie, żeby przy pomocy modlitwy, głoszenia, zaangażowania, później przy pomocy związku z Gają, która od początku wiedziała, z którą wspólnie się modliliśmy o zbawienie, żeby pozbyć się tej części, która jest pogardzana, nieakceptowana. Później trafiłem na psychoterapeutę w Krakowie, obiecał uczynić ze mnie szczęśliwego heteroseksualistę. On poległ i ja też. I w momencie, w którym odpuściłem walki, cierń wypadł. Jestem gejem, to żadna duma, ale też żaden wstyd. Mówię o tym dlatego, że ci, którzy żyją na obrzeżach systemu, wykluczeni z systemu rodziny, środowiska, pracy, często ci wykluczeni muszą dokonać ekstremalnego wysiłku, żeby zrozumieć system, który ich wyklucza, żeby zrozumieć zasady, które rządzą się tym światem, w którym przyszło im żyć, który chce poddawać ich opresji. Często po to dokonują tego wysiłku, żeby udawać kogoś, kim nie są. Dużą część życia udawałem heteroseksualistę. I myślę, że w ten sposób ci wykluczeni stają się wyjątkiem, który niekoniecznie musi potwierdzać regułę. Powiedzenie łacińskie, wyjątek potwierdza regułę, zawiera w sobie czasownik probo, który oznacza testowanie i próbowanie. W ten sposób ci na obrzeżach systemu, ci w jakiś sposób pozbawieni wiary albo zmuszeni do jej pozbawieni, mogą stać się przepustką do zrozumienia. No i proszę, polecieliśmy za daleko, możemy wrócić?
to ja będę mówił dalej, a bardzo proszę o powrót prezentacji. Ci, którzy żyją na obrzeżach systemu, mogą otworzyć nam drzwi do zrozumienia zasad w nim panujących. I tak samo jak dziura w ścianie nie potwierdza, że ściana jest cała, tak samo wyjątek nie potwierdza reguły, on za każdym razem ją sprawdza. Jeszcze chwileczkę. I powoli się zatrzymujmy, jeszcze kawałek. Czy ja mam używać tego pilota? Przepraszam Państwa za kłopoty techniczne, nie mamy na nie wpływu. I chcę Państwa zaprosić teraz do metody dekonstrukcji wiary. To jest taka metoda, którą uprawiam od wielu lat. Polega ona na tym, żeby dotrzeć do momentu, w którym zacząłem wierzyć. Nieważne w co wierzę, czy wierzę w to, że mężczyźni mają być jakiś, czy wierzę w określonego Boga. Ta metoda dekonstrukcji wiary nie oznacza, że ją porzucę, oznacza, że ją zrozumiem. Trzeba zadać sobie trzy pytania. W co wierzę? Od kiedy w to wierzę? I kim są agentki, agenci socjalizacji? Agenci, agentki socjalizacji, czyli rodzice, rodzeństwo, wychowawcy, nauczyciele, księża, książki, filmy, czyli wszystkie te osoby, które dały nam jakiś przekaz, a my przyjęliśmy go w pewnym momencie jako własne, często nieświadomie. Nawet jak się Państwu nie uda dotrzeć do momentu, w którym zaczęliście wierzyć, to sama podróż jest fascynująca, bo jest przejściem przez te wszystkie przekazy. Bo kiedy uwierzyłem w to, że Bóg chce zabijać grzeszników? Albo kiedy uwierzyłem w to, że wizyta w kościele i modlitwa jest bardziej wartościowa od spotkania w pubie z przyjaciółmi i piciu piwa? Kiedy uwierzyłem w to, że dwójka zakochanych ma ze sobą mieszkać? Kiedy uwierzyłem w to, że kilkunastominutowy seks z kimś obcym jest większą zdradą od kilkunastoletniego życia z kimś, kogo nie kocham? Kiedy uwierzyłem w to, że bardziej wartościowe jest szczęście od smutku? O swoich doświadczeniach, odchodzeniu od wiary, szukaniu jej w psychologii napisałem książkę Świadek, którą polecam. Napisałem ją dlatego, że żyjemy w świecie słów, ale jeśli gdziekolwiek istnieje prawda, to z pewnością jej miejsce jest poza słowami albo pomiędzy słowami. Bo te, chociaż czasami mają moc wskazywania kierunku, to prawie nigdy nie udzielają odpowiedzi. I jeśli gdziekolwiek istnieje prawda, to musi być poprzedzona wątpliwościami, a te prowadzą często do dekonstrukcji wiary. Mężczyzna, kobieta, wierząca, wierzący, gej, silny, mądry, to tylko słowa, części opowieści o nas samych. Nie ma nic złego w tym, żeby wierzyć w siebie, wierzyć w swoje możliwości, wierzyć w to, że mi się uda, wierzyć w to, że zasługuję na lepszą pracę, wierzyć w to, że zasługuję na związek i szukać tego. Taka wiara pomaga, jeśli używam jej świadomie. A jeśli robię to nieświadomie, to noszę na sobie te słowa jak kostiumy, które ciążą do ziemi i wtedy staję się niewolnikiem wiary, której nigdy nie wybrałem, której nigdy nie odważyłem się albo nie dane mi było podważyć. Wiara ogranicza czy wyklucza teraźniejszość, a teraźniejszość wiary nie potrzebuje. Każda wiara wyklucza teraźniejszość, dlatego że zaprasza nas w świat oczekiwań i fantazji na temat przyszłości opartej na przeszłych, bo wczorajszych albo pochodzących sprzed naszej ery doświadczeniach, księgach, przekonaniach. A zmiana, prawdziwa zmiana, akt zmiany może dokonać się tylko i wyłącznie w teraźniejszości. Tak samo jak tylko i wyłącznie teraz jesteście Państwo tutaj obecni, być może wsłuchani, być może przez chwilę pozbawieni jakiejś wiary, a w związku z tym nienormalni. I tego Państwu życzę. Utraty wiary i nienormalności. Dziękuję.